Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla Was przedstawienie postaci widzów. Co prawda miałem je nagrywać już jakieś 2-3 tygodnie temu, ale niestety plany mi się troszeczkę wysypały, więc nagrywam je teraz. Od razu powiem tutaj na wstępie, że po pierwsze nagrywam to 4 kwietnia, czyli we wtorek, pewnie wrzucę ten odcinek jakoś do końca tygodnia, no ale postacie, które dzisiaj będę pokazywał są po prostu z dnia 4 kwietnia, czyli z wtorku. Po drugie oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w to klikajcie to kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piątym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać komentarze, jaka postać dzisiaj przedstawionych Wam się najbardziej spodobała. Zaczynamy tutaj z dość grubej rury, że tak powiem, dlatego że mamy Magusia 522 poziom, więc myślę, że odcinek będzie na pewno ciekawy. Jeżeli chodzi o zgłoszenie do odcinka, jak to zrobić i tak dalej, to jeżeli macie poziom 400, na swojej postaci, to wchodzicie. Na mojego Discorda, tam macie kanał Boty, tam sobie klikacie przypięte wiadomości, no i macie wiadomość od Bota API, on się chyba tak nazywa. Tam wybieracie w tej wiadomości od Bota API przedstawienie, on się do Was odzywa, w sensie ten bot, no i Was pyta o kilka szczegółów dotyczących Waszej postaci i ja po prostu to zgłoszenie dostaję dla siebie i mogę je zaakceptować albo odrzucić. Jeżeli macie poziom 400, to oczywiście je zaakceptuję. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy mają jakąś tam subskrypcję na Twitchu albo wspierającego na YouTube to takie osoby mogą zgłaszać konta, jakie tylko chcą, czyli mogą mieć nawet powiedzmy 50 level albo setny, natomiast jeżeli ktoś nie należy do tego grona, no to najlepiej, żeby był ten poziom 400, bo po prostu takie postacie się ciekawiej ogląda. Dobrze, tyle słowem wstępu, no i myślę, że możemy zaczynać. Przede wszystkim mamy tutaj rzeźnika, serwer 27 polski, tak jak już powiedziałem Maguś 522 poziom. No i co my u tego rzeźnika mamy ciekawego? Co on tutaj w ogóle nam napisał? To przede wszystkim żebyśmy mogli sobie wiedzieć o czym rozmawiamy, że tak powiem Rzeźnik zgłosił się 1 grudnia, więc to już było dość dawno temu Miał wtedy 505 level, napisał, że gra Eko i dodatkowe informacje kopalnia złota 81 poziom i kopalnia klejnotów 63 poziom No zakładam, że troszeczkę i ta kopalnia złota, i ta kopalnia gemów się zwiększyła od tamtego czasu, bo jednak to zgłoszenie już dość dawno temu się pojawiło no i dobrze, co my tutaj mamy? Itemki ulepszane razy 15 razy 14, tak widzę, więc spoko. Wszystko w miarę równomiernie, nie ma tutaj jakichś większych problemów. Gemiki po 1700, około z tego co widzę, więc też naprawdę bardzo ładne, bardzo mocne. No i mamy 122 tysiące inteligencji, 70 prawie 7000 HP. No już jak się dobija ponad 100 tysięcy tej głównej statystyki, to postać naprawdę ładnie zaczyna wyglądać. No i dobra, możemy sobie. Przechodzić dalej. Co mamy w opisie? Mamy kiedy wystartował? no 7 lutego 2014 roku. Wiadomo, postać na pewno miała tam dużo przerw, pewnie na początku było grane free to play i tak dalej. Tak czy inaczej, mimo tych przerw i tego wszystkiego, wyszła sobie tutaj na prostą i już w tym momencie znajduje się w top 10 serwera, więc to jest naprawdę fajny wynik. No i widzimy, że to top 10 już jest na stałe zaklepane, patrząc tutaj na punkty czci. No ale dobra, nic tutaj więcej nie ma. Mamy kiedy wbił 500 level. 8 18 listopada 2022 roku, czyli pół miesiąca powiedzmy przed zgłoszeniem. W trakcie zgłoszenia, tak jak mówiłem, miał 505 poziom. Jeżeli chodzi o statystyki, no to mamy 2900 tutaj boczki, tutaj siły 3 300, mamy szczęścia 2200, no i mamy 16 tysięcy wytrzymałości i 40 powiedzmy prawie 4000 inteligencji. Z mojej strony, ja bym sobie teraz dobił na Twoim miejscu. Oczywiście to jest moja sugestia, nie trzeba się z nią zgadzać. Ja bym teraz Robił 20 tysięcy HP, potem poleciał dalej w Intę, jakoś nawet do 50 tysięcy tej inteligencji, no i tak sobie starał odbić, żeby tej inteligencji mieć dwa razy więcej od HP. Ja tak będę robił na swoim Magu, zobaczymy czy to odda, w sumie już tak robię, no i na razie nie narzekam szczerze mówiąc, zobaczymy jak to będzie wyglądać tam dalej... Takim późniejszym late game'ie, jeszcze no ale tak czy inaczej, mówię: na razie tutaj widzę, że chyba ładujesz w inteligencję, jak się nie mylę. Więc ja bym po prostu poleciał 20 tysięcy HP i potem dalej to mintę nawet do 50 koła. Jeżeli chodzi o klaserek, to zakładam, że masz wszystko. Pewnie ci brakuje przeciwników z karuzeli z idolami, to jest nic dziwnego na tym levelu jeszcze. Więc chyba tyle, nie? Chyba tyle. Ogólnie postać bardzo spoko, boczków i szczęścia już sobie oczywiście nie dawa i są na odpowiednim poziomie. No i generalnie wszystko. Wydaje mi się, że wszystko. A my możemy lecieć do kolejnej postaci. Kolejna postać, serwer 40. Polski. Mamy tutaj naszego kompana z gildii Królewicza Szegusia. No i mamy Paladyna 423 poziom. I co my tutaj przede wszystkim widzimy? Widzimy brak potek, ale jest to spowodowane chyba tym, że po prostu oszczędza te potki, nie używa ich, dlatego że w tym momencie stopuje Lochy. Przynajmniej tak mi się wydaje, tak mi się coś obiło o uszy. No i dobrze, co Królewicz Szeguś nam tutaj napisał? Zgłosił się 7 grudnia więc również zgłoszenie dość stare miał wtedy poziom 402, teraz ma 423 napisał, że gra eko no i dodatkowe informacje, około 3 miesięczna przerwa. Ok, czyli tutaj musimy jeszcze brać pod uwagę, że jakaś tam przerwa na tej postaci była. No i dobrze, jak to tu wygląda? Klaserek 96% niewiele mniej aniżeli my mamy z tego co widzę, dlatego że po prostu stopuje te lochy, wiadomo jak to na tym etapie wygląda. Dobrze, lecimy dalej. Temki po ulepszane razy 10, czyli dokładnie ta sama taktyka co nasza, pewnie sobie cały czas tam odkłada jakieś kryształy, metal, generalnie surowce do kowala, no i po prostu czeka aż będzie te lochy klikał, żeby sobie ulepszyć ten ekwipunek, gemiki jak widzimy po 800 około, więc również bardzo w porządku, leci tutaj na o smoku, więc wszystko jest tak jak być powinno można powiedzieć jeżeli chodzi o opis to co my tutaj mamy, mamy że jest liderem gildii na w60, grzyby do kasacji kiedy 9 lochów, skończył 200, level 300, 400 spoko, mamy tu w miarę historię postaci, jak ten progres powiedzmy w czasie się tam układał, no i dobrze, teraz statystyki boczne po 1800, no i szczęścia 1500, bardzo spoko, ja na Twoim miejscu już bym więcej tych boków i szczęścia nie wrzucał. Jeżeli chodzi o siłę, to mamy 9000 i mamy 7000 wytrzymałości, więc delikatna przewaga tej siłki nad właśnie HP. Natomiast ja tutaj wydaje mi się, przynajmniej chyba to będzie lepsze, że po prostu teraz zamiast lecieć w to HP, to bym sobie leca leciał w tą siłę, yy, dlatego że... Ty planujesz kliknąć lochy, planujesz te lochy po stopowaniu, zacząć tam jakoś łoić i chyba w tych lochach bardziej odda, jak tej głównej statystyki będziesz miał przewagę, oczywiście jak już te lochy klikniesz, to potem możesz wrócić do takiego bardziej zbliżonego 1 do 1 w tych statystykach no i wtedy ten paladyn będzie lepiej wyglądał. Natomiast tak czy inaczej bardzo fajna postać, ciśnij sobie tutaj dalej, no i zobaczymy jaki poziom uda ci się wbić po stopowaniu loszków, a my możemy lecieć do kolejnej postaci kolejna postać serwer, pierwszy niemiecki. Co ciekawe, mamy tutaj Magusia Oniku, Brokamix, Popachi. Tak, myślę, że to się wymawia, nie jestem pewien. Natomiast kazał do siebie zwracać się Lopik, dlatego że troszeczkę misnął Nick, więc będziemy tutaj mówić Lopik. No i co my tutaj ciekawego mamy? Styl gry Free to Play zgłaszał się 9 grudnia, miał wtedy 272 poziom, w tym momencie ma 306. No i dodatkowe informacje: postać grana nieregularnie, jak mam często gram, przerwa około 6 miesięcy, teraz od września do dziś często to kręcone kółkiem przez brak czasu, gram bo gram, y, takie małe gubi, nie wiem co to znaczy gubi i nie używasz przecinków, strasznie to jest ciężko rozszyfrować, y, tak czy inaczej rozumiem, po prostu postać taka na luzie, jak masz czas to grasz, jak nie masz czasu to nie grasz, y, no i w sumie patrząc na level, że przez te no, już 4 miesiące jakby nie patrzeć prawie wbiłeś tych leveli niedużo jak na ten etap gry, y, to wszystko na to wskazuje, że po prostu czasem grasz, czasem nie grasz, y, no ale widzę, że masz tutaj komplet potek, widzę, że ogólnie nie masz tygrysa, więc nie wygląda to tak źle. Dobrze, serwer pierwszy niemiecki, nie wiem czemu taki wybór, no ale tak to wygląda. No i jak to się tu prezentuje? Przede wszystkim klaserek. Klaserek tu się muszę przyczepić, dlatego że na 300 poziomie wydaje mi się, że tego klasera o wiele więcej powinno być. Ja nigdy nie pamiętam, tam wiecie, takich dokładnych, jakichś tam pułapów, ile danego na danym levelu tego klasera powinno się mieć, no ale wydaje mi się, że jak masz ten poziom 300, no to chyba 85 może nawet pod 90 już prawie powinieneś podjeżdżać, coś generalnie koło tego, więc tutaj na pewno nad tym klaserkiem musisz popracować, tu jeszcze no tu w okolicy akurat nie ma, ni o zobaczcie, 306 poziom, czyli idealnie taki sam jak twój, no i tego klasera ma 84%, więc po prostu musisz ten klaser uzupełnić, bo sporo expa tutaj tracisz, dobra, lecimy dalej, jak to wygląda? itemki poulepszane wszystkie razy 7, chociaż nie, nie wszystkie, tu widzę, że wisiorka nie ulepszasz, natomiast generalnie itemki razy 7, wszystko równie Miernie fajnie nie ma co się przyczepić. No, tutaj bym ci radził usunąć to przekleństwo z opisu żeby cię ktoś przypadkiem nie zgłosił, nie można przeklinać w opisach, a wiadomo jak to jest. Ludzie lubią zgłaszać, więc to bym ci polecał usunąć. Przerwa, plus minus 9 miesięcy. No i dobrze, jak tu się prezentują statystyki? Mamy tak, boczki po 800, powiedzmy, szczęścia tak samo 800, 2,860 inteligencji i 2,600 wytrzymałości. Generalnie tak, jeżeli chodzi o główne statystyki, to spoko, delikatna przewaga inty nad HP, jak najbardziej w porządku. Natomiast tutaj głównie nad tymi bym się zastanowił czy nie warto już ich dobić do jakiegoś 1200-1300 jak będzie jakiś event golda czy coś takiego i po prostu nie dość, że coś Ci to tam może pomóc w lochach to jeszcze będziesz miał to z głowy nie powinno Cię to tak jak chyba wspomniałem dużo kosztować zwłaszcza na jakimś evencie golda gdzie tego golda będzie Ci lecieć sporo i po prostu sobie to dobić tak samo szczęście i mieć generalnie już tak jak powiedziałem to z głowy ale jeżeli chodzi o główne statystyki to spoko to rozwijasz nie mam do czego się przyczepić generalnie spoko postać Tutaj ten klaser popraw i będzie jak najbardziej w porządku i jak nagracza free to play bardzo fajna postać, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać serwer 27 Polski po raz kolejny mamy Maurycka prawie 478 level. No i co nam tutaj ciekawego napisał? Po pierwsze zgłoszenie wysłał 11 grudnia miał wtedy poziom 464 napisał, że gra free to play i dodatkowe informacje chciałbym pozdrowić cały razonit Jeśli będę na odcinku, pozdrawiam. Pozdrawiamy również nie wiem szczerze co to jest Razonit. Myślałem, że to jakaś nazwa gildi, ale tutaj widzę, że w gildi jesteś innej, więc możesz w komentarzu napisać. Tak czy inaczej pozdrawiamy. No i dobrze, grasz sobie tutaj Free to Play przez te niecałe 4 niecałe w sumie miesiące już. Wbiłeś tych poziomów 13, prawie 14, więc bardzo spoko. Wydaje mi się, że bardzo w porządku. No i dobra, myślę, że lecimy. Co my tutaj mamy? Jeżeli chodzi o itemki, to wszystko ulepszane razy 8, razy 9. Tu, brońka, widzę że razy 10, no ale wszystko mniej więcej równomiernie, więc tutaj myślę, że nie ma co się czepiać, sprawdźmy jeszcze opis, pozdrawiam, pozdrawiamy również, no i mamy tak, gemiki po około 1500, tu prawie jakieś 1600, więc też bardzo mocne te gemy, jeżeli chodzi o postać to tak, grasz free to play, więc wszystko jest zrozumiałe, raptorek no i klaser masz prawie 99%, wydaje mi się, że jak na ten poziom to jest naprawdę w porządku klaser nie ma tutaj za bardzo co się czepiać myślę, że brakuje Ci głównie pod Potworów do tego klasera, jakichś tam potworów z lochów przeciwników, więc nie ma generalnie, mówię, co się czepiać. Klaserek jest ok. No i teraz, tak, statystyki. Boczki masz po 3100, szczęścia masz 2600. Tego już na twoim miejscu bym nie dociskał, to już zostaw w spokoju, tutaj ładnie dobijeś to wszystko, więc już bym nie ruszał no i teraz inteligencja 16500 i mamy prawie 6000 HP co ja bym zrobił? tak samo jak w przypadku poprzedniego maga w ogóle to są magowie z tego samego serwera swoją drogą, jak oglądacie cały odcinek to ja bym teraz doleciał myślę tak jakoś do 18000 inteligencji, plus minus oczywiście no i potem leciał sobie do 9000 HP, żeby to tak odbić to jest oczywiście moje zdanie, ale żeby mieć tak mniej więcej dwa razy więcej tej inteligencji nad HP i powinno być wszystko ok, wszystko powinno być w porządku i raczej tutaj, jeżeli chodzi o jakieś tam czepialstwo co do ekwipunku, co do klasera, co do statystyk, to nie mam szczerze mówiąc jakichś dużych zastrzeżeń Ciśnij sobie tutaj dalej, grasz free to play, ale i tak masz już top 60 serwera no i pewnie powolutku będziesz się wspinał, jeżeli będziesz grał regularnie do na wyższe miejsca, do wyższych tutaj poziomów, że tak powiem. No i tyle, mówię, nie mam żadnych zastrzeżeń, bardzo w porządku postać. Pozdrawiamy Maurycego, myślę, że kto siedzi na Discordzie, ten wie o kim mówię. No a my lecimy do kolejnej postaci. Kolejna postać, serwer 55, międzynarodowy. Mamy Aeriza z prawie 426 poziom. No i co on nam tutaj napisał? Przede wszystkim styl gry eko i dodatkowe informacje. Zacząłem grę wraz ze startem serwera, cały czas grzybiasz, ale teraz na 100 blochów przeszedłem na eko. 100 blochów od 375 levela robiłem te nowe lochy. Okej, okay, czyli mamy w sumie wszystkie informacje. Nowu 55 już niedługo będzie miał rok, natomiast no, w dalszym ciągu jest to myślę dość świeżo Serwer w porównaniu do jakiegoś W50 i tak dalej. No i teraz masz już prawie 426 poziom, jesteś w top 60, grasz sobie jako, no bo jak stopujesz lochy, to wiadomo, nie ma tutaj na co za bardzo grzybów wydawać, oprócz codziennej awki więc w porządku, generalnie w porządku. Generalnie bardzo fajny zwiadowca tutaj chyba będzie na tym serwerze, tak mi się wydaje. Oczywiście, jeżeli dotrwasz, jeżeli klikniesz te lochy, to myślę, że naprawdę będzie to topowa postać. Jeżeli chodzi o jakieś Twoje tutaj rzeczy w opisie, to Masz start równo ze startem serwera. No i 400 poziom 3 grudnia 2022 roku. Aha, Aeris w ogóle wysłał to zgłoszenie 11 grudnia i miał wtedy poziom 401. Tu jeszcze muszę powiedzieć. No i dobra, co my tutaj mamy? Itemki poulepszane razy 20. Wszystko równomiernie spoko. W trakcie stopowania lochów ja bym tych itemków jakoś bardzo nie ulepszał. Ja sobie, jak widzisz, zostawiam na razy 10 na przykład, bo nie ma to sensu. Zbieraj sobie te surki do kowala i potem, jak będziesz miał klikać lochy, jak już Będziesz miał ekwipunek do klikania tych lochów, to wtedy to sobie jakoś bardziej ulepszysz. No ale skoro masz razy 12, to myślę, że tak właśnie robisz. Dobrze, Gemiki jakoś około 600, tu jakieś 800 nawet więc no tu też w porządku stopowanie lochów, więc teraz jest resident sleeper, że tak powiem nie ma tutaj za dużo do roboty boczki prawie 2000, szczęście 2000 ponad, czyli boczki i szczęście spoko, ja bym tutaj już nie wrzucał klaserka masz 98% wydaje mi się, że to jest dość sporo w sensie napisałeś, że robiłeś te nowe lochy więc tu Ci na pewno sporo tego klasera doszło, no ale no klaser jest ok. w klaserze Ci pewnie brakuje tylko przeciwników z lochów, więc jak najbardziej w porządku również, no i główne statystyki Artystyki. Mamy 10 tysięcy zręczności i mamy 5 tysięcy wytrzymałości. Nie wiem szczerze, nigdy się nie zastanawiałem jak budować zwiadowcę albo jakiegoś zabójcę. Ja na swoim zabójcy dopóki nie kliknę lochów to będę tam leciał głównie tą zręczność i potem się będę zastanawiał. Natomiast zawsze mi się coś takiego kojarzyło żeby mieć około 5000 więcej zręczności od HP, czyli w sumie tak jak ty masz teraz, ale oczywiście jak dalej pójdziemy, będziesz miał załóżmy 20 tysięcy zręczności w tej podstawie no to jakoś 15 tysięcy HP w podstawie, nie? Można oczywiście budować 1 do 1, jeżeli walczymy z klasami, które mają tam inną główną statystykę, no ale tak ogólnie generalnie to ja bym chyba w coś takiego leciał i tak będę leciał u siebie na zabójcy nie wiem czy to jest słuszne, nie wiem czy to jest najlepsza droga, ale tak czy inaczej myślę tak robić, natomiast w tym momencie ty sobie tutaj chyba ciśnij głównie zręczność, żeby więcej tych lochów po stopowaniu zrobić. No i tyle, generalnie postać bardzo w porządku, nie ma tutaj również za bardzo do czego się przyczepić, a my lecimy sobie dalej. Kolejna postać, serwer międzynarodowy 14, mamy Magusia Kubiksa, 456 level, no i co on nam tutaj napisał? Przede wszystkim wysłał to zgłoszenie 15 grudnia, miał wtedy 439 poziom postaci, no i napisał, że gra free to play. Dodatkowe informacje, gram od 2017 z kilkoma przerwami twierdza pupile na max ulepszone okej, okay, to jest bardzo ciekawa informacja no i dobrze, jak tutaj się prezentuje twoja postać, jesteś na pozycji 190 no i okej, okay, teraz tak, klaser 93,5% wydaje mi się, że trochę za mało, wydaje mi się, że jak na ten level to jakoś tak 96 97% wiadomo, głównie ci będzie brakować przeciwników z lochów do tego klasera, ale wydaje mi się, że czegoś jeszcze nie masz z itemku, więc sobie to ogarni, bo chyba jeszcze te kilka procent będziesz w stanie wbić właśnie z samych itemów. Tu taka moja rada: powiedzmy, graż na raptorze, to wiadomo, co my tutaj mamy. Free to play: mamy kiedy pierwszy level, kiedy skończył wieże, kiedy tornadko, tu 450 level, strefa światła twierdza max, yy, pupile max, aha, tutaj chyba kopalnia gemów 50, czyli nie masz twierdzy zmaksowanej tak w 100%, yy, bo kopalnie gemów dopiero na 50, kopalnie golda na 74, Aure 47 mamy i runki E44, spoko. Yy, dobra, jeżeli chodzi o itemki, wszystko ulepszone razy 9, z tego co widzę, wszystko równomiernie, więc jak najbardziej w porządku, gemiki 1300, 1400, więc też tutaj nie ma zastrzeżeń, same legendarne, yy, no i dobra, bożki po 2400 Szczęście 2,5, tego już nie dawaj, to jest ok, już tutaj możesz się wiadomo, yy, możesz to opłuć, że tak powiem, dlatego że to jest już na dobrym poziomie. No i teraz mamy 14 tysięcy inteligencji i mamy 6 tysięcy HP, yy, też w porządku, w sensie, no powtarzam, bo w ogóle dzisiaj mamy strasznie dużo magów. Yy, powtarzam, że ja bym tutaj leciał dwa razy więcej, właśnie inteligencji od tego HP. Więc jesteś na dobrej drodze. Teraz sobie możesz, nie wiem, dobić to HP do 7000, a potem to bym nawet jakiś większy rozstrzał zrobił, i na przykład, nie wiem, Intę do tysięcy potem HP do 10000. No i tyle, nie? Jakoś tak leciał. Wydaje mi się, że to jest ok, to jest oczywiście moja opinia, powtarzam. No ale tyle, nie? Generalnie większych zastrzeżeń po raz kolejny nie mam. Chyba w tym odcinku do tej pory miałem głównie do jednej osoby, co tam miała 70% klasera. Ten klaserek możesz delikatnie podbić, ale też nie ma tragedii. No i wszystko, bardzo fajne. Na postać, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać serwer 42 międzynarodowy i mamy tutaj piechusa Berserk 417 poziom. Swoje zgłoszenie wysłał 26 grudnia i miał wtedy poziom 406 napisał, że gra free to play no i dodatkowe informacje. Pierwsza postać z myślą długoterminowego grania. Na początku sporo błędów i grzybów wydanych na głupoty może się wydawać, że dosyć niski poziom jak na czas grania, ale miałem kilka przerw, przerw lub po prostu nie chciało mi się wchodzić na konto. Od około 300 poziomu zacząłem grać na poważniej z głową, kupiony był jeden najtańszy pakiet, żeby dobić do złotej ramki i dla osiągnięcia, i nie ulepszone, ponieważ stopuje lochy i może wypadnie jeszcze jakiś nowy item, to chyba wszystko, pozdrawiam, pozdrawiamy Cię również Piechus, no i co, możemy tutaj przechodzić do postaci, właśnie tak mi się troszkę gryzło to free to play ze złotą ramką, ale dobra, no skoro wydałeś 1000 grzybów na tą złotą ramkę no to to był Twój wybór, oczywiście można to było wydać, no 1000 grzybów to Ci starczy na naprawdę długo grania na gryfie i trzech pasków, yy, i na trzy paski, więc yy, no można to było lepiej wydać, ale no skoro tak chciałeś, to w porządku. I temków nie masz ulepszonych, napisać dlaczego, więc nie będziemy tego komentować. Yy, tutaj mamy gemiki po około 1100, z tego co widzę, nawet 1100, yy, więc yy, powiedzmy 1100, nawet 1100. Około 1000, generalnie takie coś, yy, z tego co widzę 1041, no ale zdarzają się również 1100, plus, tutaj jakieś 940, 940, plus, ale generalnie w porządku. I temki są w Porządku. Opis postaci 100 bloków na 373. levelu do 420. Nie wiem, czy nie za krótko, ale to jest oczywiście Twoja decyzja. 400. poziom 7 listopada 2022 roku, free to play no i tyle, tyle w opisie i co my tutaj mamy, klaserek 90 prawie 6%, wydaje mi się, że w porządku jak na ten level w porządku, no i to jest właśnie to, o czym mówiłem do tej poprzedniej osoby, dlatego, że tamten klaser mimo 40 i więcej około, był niższy więc tutaj no mówię, zdecydowanie ten klaser jest w porządku, boczki po 1600, tutaj 1500 szczęścia więc no ja bym już tego nie dawał szczerze mówiąc więcej, ani tych boku banie szczęścia, 6,5 tysiąca siły i 6,5 tysiąca HP no ogólnie tak, polecam Ci teraz lecieć tylko i wyłącznie w siłkę dlatego, że wiadomo, stopujesz te lochy berkiem nie ma co aż tak do końca lecieć 1 do 1, dlatego tu w ogóle masz przewagę HP mimo wszystko nad siłą, co ciekawe, no to tym bardziej właśnie, polecam Ci odbić troszeczkę tej siłki od HP, zwłaszcza jak będziesz klikał lochy, to Ci się o wiele bardziej przyda więcej tej siły, no i ogólnie tak jak mówię, zawsze lepiej mieć więcej tej siły aniżeli HP na berku, bo Berek ma po prostu zabić zanim jego zabiją, ma tam wpaść w tą furię. Więc ja bym tak ci poleciał zrobić, żeby teraz już nie klikać tego HP, tylko sobie odbić na kilka ładnych tysięcy podstaw, właśnie tą siłkę. Ale generalnie postać w porządku, jak na free to play. Generalnie bardzo spoko. Mówię, może ewentualnie troszkę dłużej te lochy, żebyś przetrzymał, żebyś tam więcej jeszcze tego ekspa wycisnął, ale tak czy inaczej nie ma do czego się przyczepić. Tu widzę, że itemek razy 10 ulepszony, ale to jest chyba nowy, chociaż nie, nie aż taki bardzo nowy. Ale dobra, o ulepszeniach pisać to się nie będę czepiał. Generalnie postać bardzo w porządku, nie mam za bardzo do czego się czepić, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer drugi polski. Mamy Piotrka221, 451 level, zwiadowca. No i co my tutaj mamy ciekawego w z... Zgłoszeniu. Przede wszystkim wysłał zgłoszenie 31 grudnia, miał wtedy poziom 438, napisał, że gra na grzybkach, no i dodatkowe informacje, stan aktualny na 31 grudnia, podstawy z ręka, a to sobie zaraz zobaczymy, to już nie będę, yy, czytał, wytrzymałość też nie, klaser słaby, ale ja go olewam, wolę lecieć w Golda niż w Expa, ok, to ciekawa taktyka, twierdza Akademia 14, Skarbiec 17, kopalnia budowa na 26, reszta wymaksowana, yy, podziemie, Kopalnia na, 20, na 24 poziom ulepszana. Reszta max. Dobra, no to są dane na dzień 31 grudnia. Teraz są pewnie większe. Natomiast co? Widzę, że budujesz tutaj kopalnię klejnotów, mając akademię dopiero na poziomie 14. To jest moim zdaniem błąd, dość duży błąd, zwłaszcza, że już masz 451 level. Generalnie powinno się stawiać tą akademię ponad kopalnię to co ja mówiłem nawet w poradniku do twierdzy bo ta akademia daje ci expa, ta akademia daje expa i masz wyższy poziom po 393 levelu, tym tego expa daje mniej, no i po prostu tego expa którego stracisz już nie odzyskasz, więc zamiast tutaj cisnąć kopalnię, to ja bym na twoim miejscu poleciał akademię, nie wiem jak to teraz wygląda, no ale widzę, że tutaj troszeczkę no, niedobrze to zrobiłeś moim zdaniem no i druga sprawa, napisałeś o tym klaserze, bo to mi się w ogóle pierwsze co rzuciłeś. Wróciło tutaj w oczy, zaraz przejdziemy do opisu. Napisałeś, że klaser słaby, ale go olewasz, bo EXP Cię nie interesuje. No, z jednej strony rozumiem, ale nawet grając na tego Golda i mając po prostu więcej tego klasera, to będziesz dostawał tego EXPA z misji więcej, więc no to jest jakby logiczne. No i wiadomo, szybciej wbijesz kolejny level. Co za tym idzie, więcej Golda będziesz dostawał na wyższym levelu. No i wiesz, jak to działa. Myślę, że ci nie muszę tutaj tłumaczyć, więc ogólnie. No ja bym ten klaser polecał Ci poprawić. No myślę, że jeszcze masz 80 powiedzmy 3%, no to jeszcze z 12% albo nawet 14% na luzie powinieneś tutaj wbić. Także no klaserek zdecydowanie do poprawy, ale zrobisz jak uważasz. Mamy kiedy wbił 400 poziom i pokonał wtedy Aresa chyba jeżeli dobrze rozumiem. 450 mamy Voldemorta, Surtra, Nekro, Tysięczne Tornado, no i 12 luty 2023 12,5 tysiąca punktów podstawa wytrzymałości, ok. Czyli teraz się zatrzymam na tej wytrzymałości i teraz leci wzręczność 19 tysięcy. No wydaje mi się, jeżeli chodzi o główne staty, to jest to w miarę sensowny rozszał. Dobra, lecimy dalej. Mamy siłkę na 1640, inteligencję 1300, no i szczęście 1800. No ja bym tutaj standardowo. Już w te boczki raczej więcej nie dawał. Raczej nie ma to sensu, więc wiadomo, skup się teraz na głównych statystykach. No ja na twoim miejscu bym ten klaser na pewno poprawił. No i itemki. Itemki ulepszone razy 5, tutaj brońka razy 10, to jest bez sensu takie coś, jakby co. Tutaj nie to, że się czepiam, tylko ci po prostu daję wskazówki, co będziesz chciał, to so ty sobie zrobisz, to jest twoja postać. Natomiast nie ma sensu ulepszać jednego itemka jakoś bardzo mocno, a pozostałych słabo. Dlatego że lepiej to mieć równomiernie. Lepiej na przykład wszystko razy 7. Albo razy 8, aniżeli właśnie tutaj itemki razy 5, a brońkę razy 10, chyba że to jest broń jakaś nowa no ale nie z tego co widzę to wszystkie itemki masz w miarę na tym samym poziomie jeżeli chodzi o statystyki więc no nie ma po prostu sensu tak ulepszać ale widzę że gemiki wszystkie masz po 1100 wszystkie legendarne więc no nie wiem szczerze mówiąc w sensie powiedziałbym że nie mam żadnych zastrzeżeń no ale troszkę ich mam tutaj do ulepszeń tutaj do tego klasera to, to ulepszenie twierdzy troszeczkę moim zdaniem pozostawia do życzenia jeżeli w dalszym ciągu nie masz tej akademii na 20 to zrób to sobie koniecznie no i co i tyle to są takie moje wskazówki, a co będziesz chciał tym z tym zrobić, to sobie zrobisz, to jest twoja postać. No i myślę, że wszystko. Więc co? Myślę, czy coś tutaj jeszcze dodać, ale chyba nie. Wydaje mi się, że co miałem powiedzieć, to powiedziałem co ty miałeś napisać, to również napisałeś no chyba tyle, chyba generalnie tyle możemy lecieć do kolejnej postaci kolejna postać, serwer 34 Polski i mamy tutaj top 1 mamy top 1 zwiadowcę który myślę, że przejmie ten odcinek, tak mi się wydaje, bo została chyba jeszcze tylko jedna postać no i będzie tutaj najlepszą postacią odcinka mamy prawie 600 level jak widzicie, no i to co przede wszystkim jest istotne, to jest to top 1 tego serwera, bardzo fajny na postać, a my oczywiście sprawdzamy, co nam tutaj ciekawego napisał. Twójnik z gry Orbiemir, w ogóle kiedy to wysłał? 21 stycznia miał wtedy poziom 566, więc on od tego 21 stycznia wbił 6 leveli, jak dobrze widzę. Napisał, że gra eko i dodatkowe informacje: gram bez koła, pupile 3800 karmień, aura 66, kopalnia złota 100, lejnotów 74, skarbiec 45, reszta full. Lochy tylko strefa światła stoję na ABWW i Ares procent na lochy not possible. Pozdrawiam. Yy, tylko, że lochy tylko strefa światła? No nie, no chyba Ci chodziło, że tylko strefa mroku, no bo na tym levelu na strefie światła to już raczej nie stoisz, raczej już ją masz zamkniętą, więc tu raczej chodziło o strefę mroku po prostu, że stoisz na ABWW i na Aresie, yy, procenty miałeś na nie not possible, natomiast to było 21 stycznia, więc może troszeczkę się zmieniło od tamtej pory. Yy, zobaczmy, co mamy tutaj w opisie. Cel na 2023, 50 tysięcy wytrzymałości, zmaksować pewnie pupile. Najlepszy mój ranking, gracze 1, twierdza 25, pupile 6 podziemie 1, ok, fajnie w sumie, fajnie, bo tutaj, mimo że serwer stary, dość wymarły, to ty masz jakiś tam swój cel w tej postaci, nawet sobie napisałeś na ten rok, masz te rankingi wypisane, tu w każdym rankingu jesteś bardzo wysoko, jakby nie patrzeć, więc nawet w tych useless, jak dla mnie, bo na przykład taki ranking twierdzy, który jest dominowany przez boty, Albo jakieś tam podziemia, w których liczy się to, kto najwięcej straci dużo na ulepszenie władka. No to wiadomo, w tym, tak samo pupile zresztą to jest losowe. No a ty tutaj ewidentnie sobie fajnie ciśniesz, mimo że no, na tym etapie musisz przyznać, że nie ma już za dużo do roboty. Ale dobra, co my tutaj mamy? I temki widzę, że masz poulepszane razy 15, więc wszystko spoko. Brońkę masz tylko razy 10 i nie wiem z czego to wynika. Czy ci brakło surek, czy coś, możesz napisać w komentarzu. Natomiast, no. Brońka, jak najbardziej też powinna być razy 15, po prostu. Może zapomniałeś, no nie wiem, nie wiem, nie będę tutaj zgadywał, ale generalnie widzę, że masz itemki razy 15, więc w porządku. Gemiki masz, widzę, że tutaj prawie 1900, tu jakieś 1700, tu 1800, też ogólnie są jak najbardziej w porządku. Dobrze, postać bardzo stara, więc bocki, boczki dość mocno dociśnięte, nie będziemy się tutaj czepiać. Boków i szczęścia, oczywiście, już nie dawaj, pewnie o tym wiesz, w ogóle mi jest dziwnie dawać jakieś rady, powiedzmy, dla. Takiego mocnego gracza, no ale dobra, 100% klaserka, no i mamy, zobaczcie, 100 tysięcy zręczności w podstawie, pięknie to wygląda, akurat widzę, że dobite, no i 32,5 tysiąca. 000... No powiedzmy prawie 33 tysiące HP Więc no fajnie, fajnie Widać, że pocisnęłeś tą z rękę dość mocno No i jak sam napisałeś w opisie Teraz sobie ciśniesz to HP I planujesz je dobić do 50 tysięcy Myślę, że powinno Ci się to udać Na tym levelu już się tyle golda zarabia ze wszystkiego Że powinno jak najbardziej Wpaść to 50 tysięcy wytrzymałości Tak czy inaczej no postać bardzo Mocna, topowa, top 1 tego serwera Spora przewaga nad top 2 A na top 3 to już nawet nie mówię Więc no pięknie Pięknie to wygląda, bardzo mi się podobają takie postacie. 230 ogólnie tysięcy zręczności, 100 prawie 14 tysięcy HP, więc. No, ślicznie. Śliczna postać, bardzo mi się podoba. Nie mam tutaj co więcej dodawać. Możecie podziwiać, a my lecimy do ostatniej postaci. Kolejna i zarazem ostatnia postać w dzisiejszym odcinku. Mamy Demiensa, serwer 40 polski. Maguś 405 level. W ogóle dzisiaj bardzo dużo magów. No i co my tutaj mamy? Zgłoszenie wysłał 9 lutego. Miał wtedy 397 poziom. Napisał, że gra Free to Play. I dodatkowe informacje: Styl Free to Play. Korzystałem z wierzchowca 30%. Gdzieś do 360 level. Levela, teraz gryf. Robiłem trochę małych błędów, gdyż to była pierwsza postać po długiej przerwie. Okej, okay, tyle mamy informacji. Mamy S40 Polski, czyli najnowszy serwer, nasz krajowy, że tak powiem. No i co? Co my tutaj mamy? 405 level, 97,5% klaserka. Myślę, że w porządku. Myślę, że jak na ten level taki klaser jest jak najbardziej Git. No i co mamy więcej? Kiedy wystartował? Chyba równo ze startem serwera, jak dobrze pamiętam. Kiedy wbił 400 poziom? Eko od 390. 95 levela, okej, okay, czyli ty się po prostu przesiadłeś, teraz jesteś graczem eko, a nie free to play, tak jak napisałeś w zgłoszeniu, no ale w momencie wysyłania zgłoszenia pewnie jeszcze grałeś free to play, mamy ulepszenia, salkę rycerską, pupila gildyjnego, portal, ile osiągnięć, trener 15, aura 33, kopalnia gemów... Y tak, kopalnia gemu 25, kopalnia złota 27, tornado 612. Okej, okay, ciekaw jestem czy stopujesz lochy w ogóle, nic o tym nie napisałeś, ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tutaj biorąc pod uwagę twój klaserek to tych lochów nie stopujesz. No i dobrze, co my tu mamy jeżeli chodzi o statystyki, bo mówię klaser jest git i temki widzę, że poulepszane razy 7, więc wszystko równomiernie. Same legendarne gemiki po około, no niektóre 900, niektóre 800, tu jakieś prawie 700. Także no różna wartość tych Ów, ale wszystkie legendarne, wszystkie prawie duże, więc spoko, itemki też ulepszone równomiernie, również spoko, no i dobra, staty, boczki po 1600 niecałe, tutaj mamy szczęścia 1600 ponad, więc oczywiście standardowo, już to chyba powtarzam dziewiąty raz w tym odcinku, boków i szczęścia już bym nie dawał, inteligencja 7400 i 3500 HP. No to spoko Generalnie nie wiem, czy lochy stopujesz, czy nie. Możesz napisać w komentarzu, jeżeli chcesz. Natomiast no widzę, że masz teraz dwa razy więcej inty od tego HP. No i ogólnie można to mintom wystrzelić. Dobijesz sobie to HP, żeby ci kosztowało 10 milionów, więc w porządku. No i możesz, tak jak mówię, teraz to mintom wystrzelić nawet do jakichś, nie wiem, 10-15 tysięcy podstawy i potem ewentualnie to HP dobijać. A jeżeli w ogóle stopujesz lochy, nie klikasz ich na ten moment, to nawet może lepiej by było, żebyś to Cały czas cisnął aż do momentu skończenia stopowania tych lochów. Ale ogólnie postać również bardzo w porządku, również tutaj nie ma do czego się przyczepić. Klaserek git, staty rozłożony git, wszystko elegancko, więc w porządku, bardzo ładna również postać. Pozycja 140, biorąc pod uwagę, że grajeś bardzo długo free to play, to również po prostu w porządku, po prostu nie ma co. Tutaj więcej dodawać. No i tyle. Tyle na dzisiaj. Wszystkie postacie omówione, wszystkie wam pokazałem, które miałem przygotowane na ten odcinek. Oczywiście, jeżeli ktoś chce się zgłosić do tego odcinka, lista jest w kolejności od tam początku, powiedzmy od najstarszego zgłoszenia do najnowszego. Więc, jeżeli się teraz zgłosicie, to pewnie w kolejnym odcinku nie będziecie, może tam za dwa odcinki. No ale tak czy inaczej, można się zgłaszać. Powiedziałem na początku, jak to zrobić. Oczywiście subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w śpiętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę pamiętajcie, zostawić tam na dole. No i co? I możecie pisać komentarze, która postać Wam się najbardziej spodobała. MIOS i osobiście chyba postać Orbie Mira, dlatego że, no wiadomo, no chyba nawet nie muszę mówić dlaczego. Piękny level, piękne statystyki. Nie ma co się dziwić. Wszystko, ja Wam pięknie dziękuję za uwagę, pięknie Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.